Na dzisiejszej 30. sesji Rady Miejskiej w Nysie radni podjęli decyzję o zmianie wysokości stawek opłaty targowej z dnia 30 listopada 2001 roku. Sprawdziliśmy, jak radni chcą promować handel i kto może liczyć na 40% zniżki. Nowa uchwała ma zachęcić sprzedawców do korzystania z miejsc handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Łukasińskiego w Nysie, także w dni nietargowe, czyli w poniedziałek, środę i czwartek. Argumentem na tak ma być 40% zniżka. Ja przypomnę, że ta podstawowa stawka za handel na targowisku miejskim to jest 2 zł za metr kwadratowy. W przypadku tych dni, o których mówiłem, poniedziałek, środa, czwartek, kupcy, którzy będą handlować w te dni, zapłacą 60% tej stawki. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską, stawki będą obowiązywać do końca 2014 roku. Radni mają nadzieję, że być może także handlowcy z niedawno zlikwidowanego bazaru przy ulicy Bielawskiej skorzystają z oferty. Patryk Szczygielniak od urodzenia zmaga się z zespołem CDLS, na który składają się m.in. anomalie kończyn, wada serca i słuchu, niedorozwój mowy oraz refluks żołądkowo-przełykowy. Rodzice Patryka każdego dnia walczą o lepsze życie dla syna. Każdy z nas ma szansę dołożyć swój 1% pomocy. Jak wspomina Anna Szczygielniak, to była bezproblemowa ciąża z książkowymi mdłościami i comiesięcznymi wizytami kontrolnymi u ginekologa. Aż do dnia porodu 21 sierpnia 2001 roku, na 2 miesiące przed terminem. Gdy się urodził, okazało się właśnie, że ma dysfunkcję rączek. W czwartym miesiącu życia Patrysia okazało się, że ma także wadę serca. Rafał i Anna Szczygielniak zostali sami z nienazwaną chorobą synka, mnóstwem pytań i wątpliwości, na które lekarze nie potrafili im odpowiedzieć. I wtedy zaczęły się wyprawy do specjalistów. Jak trafiliśmy pierwszy raz do tej pani logopedki, ona zaczęła się do Patryka zwracać po imieniu Rafał. Nie wiedzieliśmy za bardzo, o co chodzi. Mówimy, że to nie jest Rafał, tylko Patryk. A pani tam mówi, że ona ma identycznego pacjenta, który wygląda identycznie, tylko właśnie nie pasowaliśmy my jej. Myślała, że ten Rafał przyszedł z kimś z rodziny. Kontakt z rodziną Rafała przyniósł diagnozę. Tamta rodzina nam praktycznie otworzyła oczy na wszystko, bo gdyż tamten chłopczyk był zdiagnozowany, rzeczywiście wyglądał jak Patryczek z twarzy. Rączki miał tylko inne, ale twarz, cały układ oczu, buźkę, wszystko. To tak jak Patryk. Okazało się, że tamten chłopczyk jest zdiagnozowany i ma zespół Cornelii de Lange. To jest w skrócie zespół CDLS. Szczegielniakowie trafili do Akademii Medycznej w Gdańsku, która zajmuje się dziećmi z CDLS w Polsce. Okazało się, że poza wadą rączek, wadą serca, Patuś ma również niedosłuch, ma refluks. Też w międzyczasie nie jadł, nie przybierał na wadze, nikt nie wiedział dlaczego. Przyczyną był typowy dla tego zespołu refluks żołądkowo-przełykowy. Patryk się samookaleczał, skubał sobie paluszki, paznokcie zupełnie wyskubywał. Nie wiedzieliśmy, jaka była tego przyczyna. Chodziło właśnie o ten refluks. Bardzo go wszystko w środku bolało. On nie mógł nam tego powiedzieć. Konieczna była operacja podniebienia gardła, przewodu pokarmowego i przegród nosowych. Było bardzo ciężko, ale Patryk wreszcie mógł cieszyć się tym, czego zdrowi ludzie często już nawet nie zauważają. Smakiem mięsa, owoców czy frytek. Wreszcie bez bólu. Ale to była tylko jedna z wielu operacji, jakie w swoim krótkim życiu przeszedł chłopiec. Operacji ratujących życie, ale i życiu zagrażających. Każda odbywała się w pełnej narkozie, co przy wadzie serca Patrysia było sporym ryzykiem. Pierwsze momenty są, jak muszę Patryczka zaprowadzić na salę operacyjną już i wtedy go tam zostawiam. On patrzy na mnie i mówi: mamo, mamo, dobij. I ja idę wtedy, no on tam zostaje. Pomimo tego, co przeżył, Patryk łobuzuje i uwielbia szkołę. Jest ciekawski i kontaktowy. Kocha zwierzęta, swoje psy i gąski. Czasami jest mu przykro, że brat sobie idzie gdzieś z kolegami pobiegać, on nie może. Ale odkąd właśnie mamy ten drób w domu, zupełnie wszystko się zmieniło. On już nawet nie chce nigdzie iść, nie chce iść z bratem, tylko chce siedzieć w domu właśnie i się opiekować tymi gęśmi. Idzie rano, pierwsze co to wstaje, ubiera się, leci, żeby wypuścić te gąski na podwórko. Później je karmi, chodzi do nich, rozmawia sobie z nimi, bardzo się przy tym wycisza. Jeszcze do niedawna chłopiec nie zauważał, że jest innym niż jego rówieśnicy. Patuś od jakiegoś czasu też już to zauważa i pyta się nas, dlaczego. Dlaczego tak jest? Patryka czeka jeszcze wiele operacji. Tu liczy się czas. Tymczasem rzeczywistość polskiej służby zdrowia to długie kolejki i jeszcze dłuższy czas oczekiwania. 2, 3, nawet 5 lat na przyjęcie do szpitala. Dlatego państwo Szczegielniak nie mieli wyboru. Zdecydowali się na prywatne leczenie.
Patuś ma wadę słuchu, taką już musimy mu zakładać dreny. Żeby założyć te dreny, trzeba czekać w kolejce 2 lata. On w ciągu roku czasu ma 4 zabiegi. Koszt jednej operacji założenia drenów to 4000 zł. Rocznie na opłaty lekarskie i zabiegi potrzeba około 40 tysięcy złotych. Najprostszym sposobem na pomoc jest odpisanie 1% podatku, rozliczając się z Urzędem Skarbowym. Lub też można bezpośrednio na konto przelać pieniążki na nasze stowarzyszenie z dopiskiem, że jest to dla Patryczka, na pomoc i rehabilitację dla Patryczka. W tym roku Patryk będzie obchodził 13 urodziny. Chciałabym, żeby Patryś mógł kiedyś samodzielnie żyć, żeby był na tyle sprawny, żeby nie potrzebował nikogo do opieki. Boję się, że za szybko nas kiedyś zabraknie z mężem i nie będzie miał kto pomóc Patrykowi. Pomóc może każdy z nas. Wystarczy przekazać 1% swojego podatku. To nic nie kosztuje, a tak wiele zmienia. Wszelkie informacje i niezbędny formularz zgłoszeniowy można uzyskać na stronie internetowej stowarzyszenia www.dladziecispes.org.pl kwalifikacyjna. Stowarzyszenie po rozpatrzeniu wniosków udziela także pomocy w procesie gromadzenia dokumentacji. Przypominamy też, że jeszcze tylko do jutra rodzice dzieci ciężko chorych mogą składać wniosek o pomoc finansową do Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnym SPES. Pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie przeznaczona jest na rok dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkich stanach klinicznych, czyli wymagającymi wsparcia funkcji życiowych przez specjalistyczny sprzęt czy całodobowe zabiegi opiekuńczo-pielęgnacyjne.